Dla mieszkańców Wileńszczyzny druga tura wyborów samorządowych na Litwie była jak grom z jasnego nieba, szczególnie dla mieszkańców rejonu wileńskiego, gdzie w drugiej turze zmierzyło się dwóch Polaków i nikt nie przypuszczał, że może nie wygrać kandydat akcji wyborczej Polaków na Litwie. Walenty Wojniło, zapraszam do najbliższej winoteki już w czwartkowy wieczór na antenie TVP Polonia. Opowiemy, co się stało.